Jaya Acharyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 16. płyta, 53. ścieżka. Following is a class on the Srimad Bhagavatam. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, third canto, kanto trzecie, 25th chapter, rozdział 25, text number 2, tekst drugi, given by his divine dany grace, przez Jego boską miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on November nagrany 2nd. 2 listopada 1974 roku in Bombay, w Bombaju, w Indiach. Nahi asab barsmana pungshang barimna sarvajogina vishito suto devasya bhuri tripanti me asava cha. We have been discussing, my omawialiśmy, about the incarnation, inkarnację of Kapilde, Kapila Devi, Devahuti Putra Kapilde, the propounder, założyciela Sankhya Yogi. Sankhya Yogi. In the previous verse, w wersecie poprzednim, he has been, on był objaśniony as jako Bhagavan, Bhagavan Atman Mayaya. Bhagavan, Bhagavan, Bhaga znaczy bogactwo. And Van i Van znaczy ktoś, kto posiada. Bhagavatsa. In Sanskrit, w sanskrycie, and the meaning is one possesses, kiedy znaczenie jest ktoś posiada, then these pratyaya, wtedy te pratyaya jest użyte. So, the real word is, prawdziwym słowem jest Bhagavat Shabda. And the first, pierwszym słowem jest Bhagavan. Bhaga znaczy bogactwo. Wszelkie bogactwa są w Bhagavanie. Jest powiedziane w Wedach. Nitya nityanam cetanas cetananam eko jo bahunam vidadati kama. What is that, Bhagavan? Czym są bogactwa Bhagavana? This is, to jest eko jo bahunam vidadati kama. Bhagavan, Bhagavan, singular number, liczba pojedyncza. And nitya, i nitya, nityanam, and nityanam, i nityanam, wiele. So these jiva, te dziwy, my, we are plural. Nas jest wiele. Jiva bhaga savignya sa anantaya kalpate. How many jivas are there? Jak wiele tam jest dziw, no limit, nie no ma limit, ograniczeń. Count. Nikt nie może zliczyć. Ananta. Ananta means you can't. Ananta znaczy nie możesz tak zdobyć tego, tego limitu. So many millions, tak so wiele many milionów, no, czy tak wiele tysięcy. You cannot count. Nie, nie możesz zliczyć. So all these jivas, wszystkie te dziwy, my, żywe istoty, we are being maintained, my będziemy utrzymywani przez tego jednego. This is basic, to jest informacja wedyjska. Tak my utrzymujemy naszą rodzinę. One man is earning, jedna osoba zarabia i on utrzymuje swoją rodzinę, żonę, dzieci, sług, sługi, poddanych, pracowników, tak wielu. Podobnie, ten jeden, Bhagavan, utrzymuje wszystkie żywe istoty. Ty nie wiesz, jak wiele tam jest. W Afryce jest miliony słoni. One również jedzą 40 kilo na raz. Dlatego one również będą utrzymywane. I mała mrówka, ona również będzie utrzymywana. Jest 8 milionów 400 tysięcy form różnych ciał. Kto je utrzymuje? Utrzymuje Bhagavan, ten Eka. To jest fakt. Dlaczego on nie będzie nas utrzymywał? Szczególnie tych, którzy są wielbicielami, którzy przyjęli schronienie lotosowych stóp Najwyższego Pana, zostawiając wszystko,
simply for his service. Tylko dla jego służby. Just like in our Krishna consciousness. To jak w naszym ruchu świadomości Krishna. We have got posiadamy more than 100 więcej niż 100 ośrodków. And one center. Jeden ośrodek. We are just reading from the my statement. Czytaliśmy ze stwierdzeń Navabharat Times. Gazety Navabharat. How they are well managed. Jak oni dobrze zarządzają tym. No business. Ale my nie mamy biznesu. We have no source of nie mamy źródła dochodu. That is the only, to jest jedyne źródło dochodu. Schronienie Kryszny. Dlatego pisma mówią, that you take shelter, przyjmij schronienie Krishna. Kryszny. Krishna comes. Krishna przychodzi również mówić tą samą prawdę. On nigdy nie powiedział, rób to i rób tamto, wtedy dam tobie twoje utrzymanie. Nie. Nie tylko dam tobie utrzymanie, ale ja będę chronił ciebie od rezultatów czynów grzesznego życia. So much assurance is there. Tak wielkie zapewnienie tam jest. So, Shastra also says, pisma również mówią. Tasyva hetu prajate ta kovida. Nalabhate jad bhamatam uparajada. Tasyva hetu prajate ta kovida. Kovida means intelligent. Kovida znaczy inteligentny. Very intelligent. Bardzo inteligentna osoba. So what should he try for? Do czego on powinien się trudzić? To get shelter, aby otrzymać schronienie lotosowych stóp Kryszny. Human life, so ludzkie życie powinien być jedynie wysiłek, how to get in touch, jak zdobyć dotyk lotosowych stóp Kryszny. That should be the only to powinno być jedynie jednym zajęciem. Jedynym zajęciem. Na labhate jad bhamatam uparajada. Niech oni siądą. Uparajada. Upari adha. Upari adha. Upari means upari znaczy wyższe systemy planetarne. There are seven planetary jest systems. Dziewięć systemów this planetarnych. To jest środkowy. My jesteśmy w Burloce. Those who are chanting Gayatri. Ci intonujący mantrę Gayatri. Tasavitu varannam bhargadhi vasadhimai. So, there are 14 planetary systems. 14 systemów planetarnych w jednym wszechświecie. So, we, my, żywe istoty, we are wandering. Podróżujemy in different types w różnych forms of rodzajach body, form ciał and in different planets, po różnych planetach. That we are. According to our karma, zgodnie z naszą karmą, down, czasami w dół, czasami w górę. In this way, w ten sposób podróżujemy. Says, dlatego pisma mówią, tak jak ty podróżujesz way, w ten sposób, your business twoim zajęciem jest, how to become materially jak zostać happy, materialnie how to szczęśliwym, jak zadowolić swoje zmysły. But don't do that. Ale nie rób tak. Don't do that. Nie rób tego. Then, wtedy, what shall I do? Co mam robić? Jak zrozumieć Krysznę? Dla tego celu powinienem się trudzić. Wtedy jak będę jadł? Nie. To jedzenie i spanie, czynności ciała, to jest już zaaranżowane. To jest już zaaranżowane. Ty nie musisz pracować na to. Kalena sarvatra gaviranam. Tallabhati dukha badannaka sukham. Our endeavor is naszym wysiłkiem jest, aby osiągnąć szczęście. To jest nasza walka o przetrwanie. Shastra says, pisma mówią, tallabhati dukhavat. Dukhavat means, dukhavat znaczy, like we don't want tak my nie chcemy unhappy, niczego nieszczęśliwego czy nieszczęsnego stanu życia. Ale otrzymujemy to. My nie trucimy się do tego. Nie robimy wysiłku. Nikt nie mówi, niech będzie ogień w moim domu. Niech moje dziecko umrze.
Nikt nie aspiruje do tych rzeczy. Każdy myśli, żeby moje dziecko żyło, żeby nie było żadnego niebezpieczeństwa. Otrzymam tak wiele pieniędzy. Nikt nie myśli o przeciwnych rzeczach, ale przeciwne rzeczy przychodzą. Przychodzą katastrofy. Nie modlisz się o nie. Nie idziesz do świątyni, modląc się. Mój Panie, niech będzie ogień w moim domu. Nikt tak nie idzie. On idzie po coś lepszego. Pisma mówią, o to, o co się nie modlisz, nadal to przychodzi. Dukha wad. Bez Twojego zaproszenia, podobnie, jakiekolwiek szczęście będziesz musiał się cieszyć, to również przyjdzie. Dlatego konkluzją jest, że nie próbuj dla swojego tak zwanego szczęścia, czy tak zwanego nieszczęścia. Próbuj osiągnąć tą pozycję, gdzie możesz zrozumieć Krysznę i otrzymać schronienie Jego lotosowych stóp. To jest ludzki wysiłek. Dlatego Chaitanya Mahaprabhu mówi do Rupy Goswamiego. My podróżujemy w ten sposób, w górę i w dół. Jeśli ktoś jest szczęśliwy, on może otrzymać informację o służbie oddania dla Kryszny. On otrzyma tą informację. To zgromadzenie, ten ruch świadomości Kryszny jest próbą, aby uczynić ludzi szczęśliwymi. Z nieszczęśliwej pozycji stać się szczęśliwym. Każdy jest nieszczęśliwy. Co najmniej w tym wieku. Teraz zobacz każdego, wszędzie. Są tylko problemy. Są jedynie problemy. Jeden problem w jednym kraju, inny problem w innym kraju. Jest strajk, jest rząd. Nawet prezydent, on również spotyka tak wiele problemów i w końcu on musi być usunięty. Teraz on umiera w szpitalu. Co tu mówić o innych? Problem. Tylko problem. Dlatego każdy jest nieszczęśliwy. Taka jest konkluzja. Możesz myśleć, że jestem bardzo szczęśliwy. Prezydent Nixon myślał, ja jestem bardzo szczęśliwy. Ja stałem się prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zostałem. A teraz on zrealizował, jestem najbardziej nieszczęśliwy. To jest dla każdego. Nie myśl, że jedynie tym złym jest prezydent Nixon i my jesteśmy bardzo bezpieczni. To jest bengalskie przysłowie. Gobar znaczy krowy łajno. I gute znaczy, jak to nazywa się w angielskim? Suche krowie łajno. Wysuszone krowie łajno jest używane na opał. Kiedy suche krowie łajno będzie spalane, i kiedy jest spalone, te mokre łajno się śmiało. O, jesteś spalany. Ja jestem bezpieczny. Ono nie wie, że kiedy wyschnie, również będzie włożone do ognia. My śmiejemy się, że prezydent Nixon ma kłopoty. Ja jestem bardzo bezpieczny. Ja mam takie wielkie konto w banku. Nie, nikt nie jest bezpieczny.
tak jak to samo, miękkie krowie łajno, kiedy ono wyschnie, będzie umieszczone w ogniu, mokre łajno. I to suchość przyjdzie dla każdego. To jest fakt. Co to jest? Śmierć. Możesz być bezpieczny obecnie przez kilka lat, ale nie możesz uniknąć śmierci, tak pewnie jak śmierć. A jaki jest rezultat śmierci? Taki sam. Jak prezydent był usunięty ze swojej pozycji, wszystko, cały honor, wszystkie pieniądze, wszystko, nawet życie, podobnie, w czasie śmierci, Krishna mówi, ja przychodzę jako śmierć i plądruję wszystko, zabieram, cokolwiek posiadasz. Twoje konto w banku, twój drapacz chmur, twoją wspaniałą żonę, twoje dzieci, musisz porzucić. Nie możesz mówić, moja droga śmierci, łaskawie daj mi jakiś czas, pozwól mi coś ułożyć. Żadnego ułożenia, natychmiast wynoś się. Więc głupi ludzie, oni nie wiedzą, czym jest nieszczęsny stan tego materialnego życia. Dlatego Krishna mówi, prawdziwą wiedzą jest poznać. Jakkolwiek wielkim mogę być, te cztery zasady nieszczęsnego stanu życia są. One istnieją na Brahmaloce, na Pataloce, wszędzie, Sarvatra. I z powodu czasu. To jest najbardziej wspaniała rzecz. Takie było pytanie Dharmaraja do Maharaja Yudhishthira. Co jest najbardziej zadziwiającą rzeczą w świecie? On powiedział, gacchanti jama mandira. Every moment, w każdej chwili so many people tak wiele ludzi umiera. Shesha sthitam icchanti kim aschajam mataparam. Ale ci, którzy żyją, oni myślą, że mój przyjaciel umarł, ale ja będę żył wiecznie. Nie. Ta sama rzecz. Mokre, wilgotne łajno będzie wysuszone i ten sam stan. Bhagavan. Bhagavan nie jest tak jak ta osoba. Dlatego to jest powiedziane. Kiedy Bhagavan, my przychodzimy tutaj pozostać na kilka dni, powiedzmy 50 lat czy 100 lat, cieszyć się czy cierpieć życie. Ale Bhagavan nie przychodzi dla tego celu. To jest stwierdzone w poprzednim wersecie. I drugi werset to jest dalej. Nahi jasa barmana. Nobody is greater than him. Nikt nie jest od niego większy. Bhagavan means. Bhagavan znaczy. The person. Osoba. Nobody is greater than him. Nikt nie jest większy od niego. And nobody is. Nikt nie jest jemu równy. That is Bhagavan. To jest Bhagavan. Everyone is. Każdy jest niższy. Chaitanya Chaitamrita kar says. Ekula Ishwar Krishna arsa bhritva. Jedynie jednym Panem jest Krishna, a inni, zaczynając od Brahmy, Brahma, Vishnu, Maheshwara, Indra, Chandra, wszyscy ci półbogowie, jest setki i tysiące, 33 miliony półbogów. I wtedy to Naraloka, jest tak wiele bogatych ludzi, Rockefeller, Ford, Birla i inni. Oni są Britya, wszyscy sługami. Kiedy Krishna poleci, mój drogi panie taki i taki, teraz porzuć swoje miejsce, odejdź, skończone.
Dlatego wszyscy są sługami. To jest pozycja, zaczynając od Brahmy, gdzie idą mrówki. Jastindra Bhopa Matavendra Maho Sakarma Bandhanurupa Phalabhajan Vatanati Karmani Nidhati Kintucha Bhakti Bhajan Govindamadi Purisam Tamahangaja. Każdy cieszy się, czy cierpi konsekwencje swojej karmy. Mały insekt, jego imię jest Indragopa. Zaczynając od tego Indry, aż do tego Indry, Króla Niebios. Każdy cieszy się i cierpi z powodu swojej karmy. Czyjeś własne czynności my stwarzamy. My stwarzamy nasze następne ciało w tym życiu. Jak otrzymaliśmy to życie jako rezultat czynów moich przeszłej karmy, podobnie ja stwarzam inne ciało po śmierci z powodu mojej obecnej karmy. To tak się dzieje. Dlatego powinniśmy pracować w taki sposób, żebyśmy nie otrzymali innego ciała w następnym życiu. To jest potrzebne. To jest potrzebne. Jak to może być zrobione? To może być zrobione bardzo łatwo. Czym to jest? Jedynie próbuj zrozumieć Krysznę. Tylko próbuj zrozumieć Krysznę. To jest prosta metoda. Janma karma medibam, jo janati tattata, tatta deham punarjanma neiti mameiti. Very simple. Bardzo proste. And to understand, aby zrozumieć Krysznę, czy to jest bardzo trudne? Yes, it is. Tak, very to jest bardzo trudne. But it is very easy. Ale to również jest bardzo łatwe. How? Jak? Now, teraz Krishna mówi. Jeśli zostaniesz wielbicielem Kryszny, wtedy zrozumiesz Krysznę bardzo łatwo. Krishna nie mówi, że przez gyanę, przez karmę, przez jogę ty możesz jego zrozumieć. Nie. To nie jest możliwe. Naham prakasa sarvasya yoga maya samabrita. Jest stwierdzone tutaj, że jest wielka różnorodność joginów i on jest największym z joginów. Dlatego on jest znany jako Yogeshwara. On jest ponad wszystkimi procesami jogi. Jogini. Oni mogą pokazać tobie jakąś magię. Jogin może chodzić po wodzie. Jest tak wiele. Ale zobacz jogiczną, mistyczną moc Kryszny, że wielkie planety, one pływają w powietrzu. Czy zrobisz to? Możesz? Czy możesz nawet puścić tak w powietrze mały kawałek kamienia, żeby pływał w powietrzu? Latał? Zobacz. Dlatego jest powiedziane tutaj. Co jogini mogą? Ci zwykli jogini mogą pokazać. Oczywiście, jesteśmy głupcami, jeśli jakiś jogin pokaże jakąś mistyczną moc i odrobinę złota, jeśli on może stworzyć, my przyjmujemy jego za Boga. Ale zapominamy, prawdziwy jogini, który stworzył miliony złotych gór latających w powietrzu. My, osoby świadome Kryszny, nie jesteśmy takimi głupcami, że powinniśmy przyjmować ten rodzaj jogina jako Bhagavana. My chcemy największego jogina. Ten Kryszna, Yogeshwara. My przyjmujemy Jego jako najwyższą osobę Boga. Ponieważ dlaczego? Teraz, ponieważ my próbujemy zostać wielbicielem. A Kryszna mówi.
Tatuman, Gatta, Tattata. Ten werset. So, very simple process. Bardzo prosty proces. Pierwszą rzeczą jest, problem życia jest, jak pokonać śmierć. My teraz przyjmujemy śmierć jako konieczność. Nie, śmierć nie jest konieczna. Tak, bycie umieszczonym w więzieniu nie jest konieczne. To jest z powodu mojej pracy. Ponieważ zostałem przestępcą, dlatego byłem umieszczony w więzieniu. To nie jest konieczne, że każdy musi iść do więzienia. To nie jest podobnie. My, żywe istoty, naszym właściwym miejscem jest Vaikuntha Loka. Jeśli przyjmujesz Bhagavad Gita taką, jaką ona jest, wtedy po porzuceniu tego ciała nigdy więcej narodzin i śmierci. Otrzymasz swoje duchowe ciało i szczęśliwie będziesz żył w rodzinie Kryszny, ponieważ On również tak dostarcza wszystkiego Tobie tutaj i tam również. On wszystko Ci da z bardzo wspaniałymi przygotowaniami. Jak my nauczyliśmy się, co to jest Nava Bharata Time? Jak nasi ludzie jedzą potrawy z mleka bardzo wspaniale. Z powrotem do domu, z powrotem do Boga. I jedz, pij i żeń się w towarzystwie Kryszny. To jest nasz proces. Dziękuję Wam bardzo. Jai Shlabra Upada. Jaya Acharya Deva.